Ewangelia według Łukasza, 4 rozdział, 40 werset. A gdy zachodziło słońce, wszyscy, którzy mieli dotkniętych rozmaitymi chorobami, przyprowadzali ich do Niego, a On na każdego z nich kładał ręce i ich uzdrawiał. Zbawiciel, wtedy i teraz. Kiedy Pan Jezus Chrystus działał w Izraelu, pomagał wszystkim, którzy przychodzili do Niego z ich problemami. Uzdrawiał chorych, uwalniał opętanych i karmił głodnych. Nawet dzisiaj jest gotów pomóc każdemu, kto jest w potrzebie. To prawda, że nie żyje już na ziemi, ale w niebie. Niemniej jednak Jego oferta jest nadal aktualna. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpocznienie. Mateusza 11, rozdział 28, werset. Przyjść do Niego oznacza wierzyć w Niego i zbliżyć się do Niego przez modlitwę. Zbawiciel sprawił, że wielu chorych ludzi wyzdrowiało w tamtym czasie, aby jasno określić główny powód Jego przyjścia, a Jezus, odpowiadając, rzekł do nich, nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się mają źle. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do upamiętania się. Tak mówi Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, 31 i 32 werset. Tak więc po dziś dzień Syn Boży troszczy się o wieczne zbawienie zagubionych ludzi. Wzywa ich, aby odwrócili się od ich grzesznego sposobu życia i uwierzyli w Niego. Wszyscy mogą przyjść do Niego z ich ciężarem grzechu i wyznać Go Chrystusowi w prostej modlitwie. W ten sposób ich sumienie znajduje odpoczynek. Jezus Chrystus stworzył warunek wstępny dla tego zbawienia przez Jego śmierć. Oddał swoje życie na krzyżu, aby wymazać przed Bogiem winę wszystkich tych, którzy osobiście uwierzyli w Niego. Mogą oni dziś z radością wyznać, był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na Nim, a Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Księga Izajasza 53:5. A gdy zachodziło słońce, wszyscy, którzy mieli dotkniętych rozmaitymi chorobami, przyprowadzali ich do Niego, a On na każdego z nich kładał ręce i ich uzdrawiał. Ewangelia Łukasza 4:40.